Dobra, podejście trzecie. Najwyżej będzie taki mix, raczej, a nie dwa meczyki lub trzy. Myślę, że do 20 minut uda się zmieścić. Może teraz uda się wygrać chociaż. Ciekawy jestem, ile razy na te dwa mecze, teraz będzie trzeci, dżungler do mnie przyszedł. W pierwszym meczu jakoś nie kojarzę, żeby coś bardzo zrobił dla mnie, w drugim tym bardziej. A teraz zobaczymy. Można też powiedzieć, że dobra, wygrywałem na Aureliona czy Sylasa, to nie potrzebowałem dżunglera. Ale to jest złego w tym, żeby dżungler pomógł bardziej zgnębić przeciwnika. Wtedy mógłbym ja schodzić na inne linie, a tak to musiałem się bronić przed i Sylasem, i Vi, i Aurelionem, i nie wiem kto tam jeszcze był. Ale dobra, spróbujmy. Na Ziggsa tak szczerze to rzadko gram. Ale on co, bombkami sobie rzuca i tyle. Widzę, że agresywny. Oj, kusi go, żeby mnie zautoatakować. Nie mógł wytrzymać. Czy na trzecim levelu będzie taki chętny, żeby podchodzić. No i dobra. Obity to teraz tak naprawdę umiera, jak nie ucieknie. To na piorunki może zaczekam. No, uciekaj. No i padł. O, jeszcze mnie zabił. Ale dobra, wypalił wszystko. Tylko ten, teleporcik. Ale czy mu się opłacał ten teleport tak szczerze? Chyba nie. Trzecią grę bocik przegrywa. O, wolałem tego nie widzieć. On chyba w ogóle W nie ulepszył tego takiego odepchnięcia. O, tak myślałem. Dobra, eko bez flesza. On nie ma many, tak? No i życia. Co trzeba mieć w głowie, żeby w takiej sytuacji zostać z Fizzem? Ja mogę mieć 1 HP, ale jak on nie ma many, to co mi zrobi? O, Janna widzę, że routuje. O, to mogę się jej tu spodziewać, no właśnie. Oho. No i tak git w sumie. Do mnie kto będzie szedł? Echo. Ziksik, nie, idą na smoka. Echo ma 5 level. Nie, dlaczego? No wiem, że zerkował i nie mógł anulować, ale czemu w nią, a nie w Echo? Ale fajny Drake, on będzie mi chyba manę też trochę przywracał. Serio, many nie mam? Nie, tylko HP, szkoda. Co on zrobił? No Echo tam na bota pewnie idzie. Ale ja sobie w tym... A, on tu jest nadal. Flash, flash. No i git. Szkoda tylko, że killa dostał. Ale tu już był Garenik. To przynajmniej czasu trochę stracił.
Od razu TP. Niepotrzebnie. Rzucam w niego R-ką, jak tylko będę miał okazję. Oj. Trochę taki overkill, ale dobra. Na bota? Nie. Też chcę trochę plate'ów zdobyć, a nie tylko Ziggs może pushować, a ja cały czas muszę schodzić gdzieś. No tutaj chyba musimy. No i on już tu wrócił. Jak weźmie to nawet git. Ale chyba mi bierze wieżę. No ja nie mam jakby co z tym zrobić. Co go spuszuje, to nie mogę tutaj, bo muszę gdzieś schodzić. Albo ten chce pomocy, albo bot potrzebuje, albo Drake'a robią. Takie bez sensu trochę, a on ma całą drużynę wiadomo gdzie i sobie tylko stoi i puszuje. Lecę tutaj. Serio? Dawaj, Aszka. Ojeju, ona... Po co Shen to wziął? Ja specjalnie zostawiłem, żeby Aszka zabiła. Wieże dawajcie chociaż. I Drake'a. No nie jest za dobrze. Po co ten flash? Myślałem, że dobry jest ten Nocturne, ale nie wiem, striggerował się tu czy co? O i ten slow. Nie no, z Garenem to ja mam średni matchup już. Lepiej, żeby ten Shen topa poszedł. Ale dobra, idę tu. Jest killek. O, lecimy. O, nie wiedziałem, mógł zapingować.
Dobra, teraz mi się udało zabić. Wieżę, bijcie tą wieżę. Każdy biega dookoła, nie bije wieży. Ale dziwne rzeczy się dzieją w tej grze, naprawdę. I to ogólnie, w Lidze Legend. Te trzy gry są dziwne. Musiała zabrać? Po co? Jeszcze powiem, że po blue idzie. Git. Aszka dobrze gra, Serafin to jest do reporta. Możemy ich tu bić. Ją też, a nie, tu jest ten. No co z tego, że Shen ma R-kę, jak zaraz nam zniszczą tam bazę? Dobra, idę na Drake'a po prostu. A tu co się zgubiło? Niech się tam nie biją. No teraz nie da mu tak uciec. Z tym smokiem. Oj, ten smite mi się nie podoba. Potem o barony, jakby była walka, to może być ciężko. No ta, ten speed. Kai'Sa sama w sobie jest bardzo defensywny AD carry. Tyle shieldów, potem niewidzialność, jeszcze speed. No i gdzie są wrogowie? I biorą topa, ja tu odwracam ich uwagę. Garenik? Ładnie tutaj. Wyczekany. Dobra, oni cofają, to mi mida. A ten jeszcze żyje. Nie miałem many. Byłem pewny, że na E będę miał. Moja wina. Ale to no nie wiem. Ja jestem taki właśnie manożerny, a Ziggs spami tymi skillami cały czas. No niby tu kupił 600, ale dobra. Ma prawie 2000 many, ja mam 900. A nie, 1600. No dobra, to ma akurat tyle, co z itemu dostał, można powiedzieć.
O! Dix niebezpiecznie podchodzi. Dostał? No chciałem to Blue, ale dobra, tyle slowów i wszystkiego. No znowu nie popisał się tym smite'em. No ten Echo jest słaby, ale smite'y ma dobre, a Nocturne nie ma dobrych smite'ów i... No czasem coś tam zagra. Musimy pod Drake'i grać po prostu. Nie, no wierzę na... Ile tego może mieć? Jeszcze Drake'a zabrali oczywiście. Kurde, szkoda, że nie trafiła. Leć! Dobra, ja żyję. Może skończymy tą gierkę w końcu. Mają go dzięki temu? Nie za bardzo. Ej! Mają go. Dobra, niech uciekają po prostu. Niepotrzebnie tu nurkowałem już. Ej! Ziggs oszalał. O kurde, prawie. Ile to mi walnęło? Ta Kajsa to mi to 1600 chyba w sekundę walnęła. Nie wiem, zły fokus. Czemu oni nie fokusują Kajsy jakoś? Bo ten Ziggs nic nie robi praktycznie. Jego można naprawdę ignorować, tylko unikać jego bombek. Zabij ją. To najważniejsze, git. Smoka zróbmy. Nie zrobimy. Co mnie tu zablokowało? Bo nie spojrzałem. Czy Janna już tam była i tym wirkiem mnie walnęła? Zabij go. Git. Okej, ja mam jeszcze flesza i zonie, to jestem w miarę bezpieczny raczej. Chyba, że mnie coś zone-shotuje jak wtedy. Dobra. Nie, nie mam na item. Dobra, tu mają poładowane gdzieś. Oj. Dobra, ja nic nie mogę jej zrobić już. Janne chociaż walnąłem jeszcze pod koniec. Okej, wygraliśmy. Chyba, że ten Ziggs wydefuje się. Ale ta gra to jakby były dwa supporty. Ciekawi mnie damage tej Ashki. Ma jeszcze R-kę, to może jakąś dobrą poda w niego. O! Dobra, niech uciekają. Nie, te shieldy są potężne tej Janny. No zaczęli.
Nierkuj. Musimy tym topem chyba ich dobijać. Ginę? Dobra, na razie żyję. Nie, muszę cofać, nic tu nawet nie zrobię. Nie wiem, co to była w ogóle za walka. No, trochę tak, że te Drake'i zmieniły grę. Nocturne tragicznie smajtował. No nie potrafi, niestety. O, jeszcze silency. Dobra, dzisiaj nie poszło w ogóle. Trzy gierki z rzędu przegrane. Dwie moim zdaniem zagrałem w miarę dobrze.